Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przeglądając dzisiaj YouTube'a, znajduję coraz to nowe panie, które tworzą jakieś takie nowe kanały, w których mówią o związkach. Są te kanały pełne mądrości, co tam w związkach robić, jak załatwiać niektóre rzeczy i tak dalej. Zwróciła moją uwagę. Może zwrócił moją uwagę jeden z tytułów używanych przez nasze kochane panie coachki, można by to nazwać, tak? Jak jest coach, no to coachki, coacherki, coachany, coachany na strzały. Ten tytuł brzmiał: jak zmienić kogoś? Mam tutaj do powiedzenia dwie kwestie w tej sprawie, jak kogoś zmienić. Przede wszystkim trzeba by było się zastanowić nad moralnością takiego terminu jak zmiana drugiego człowieka, bo co to właściwie oznacza zmiana? Zmiana oznacza, że przecież my nie chcemy zmieniać człowieka pod coś, co jest nam obojętne, tylko pod coś, żeby nam to bardziej pasowało. Większość zmian jest w istocie bardzo egoistyczna i ma na celu taką zmianę człowieka, drugiego człowieka, żeby nam było wygodniej, przyjemniej, taniej, żebyśmy mogli zarobić na tej zmianie. Zmiany są w zasadzie egoistyczne, zawsze. Oczywiście można powiedzieć, że zmiana, jak ktoś pije, żeby nie pił, ale taka zmiana też jest egoistyczna, bo, no szanowni państwo, czy interesują państwa miliony alkoholików i meneli na całym świecie? Przejmujecie się, budzicie się rano i zasypiacie z myślą o tym, jakby im pomóc? Nie, macie to na to totalnie. No. Natomiast jeśli chcecie, żeby ktoś się zmienił, to znaczy, że jest to osoba, od której czegoś oczekujecie. Czy ta osoba jest partnerem, czy partnerką życiową, czy przyjacielem. Też oczekujecie, żeby było ok, żeby wam się razem, żeby wróciły stare lata, przyjaźń, żeby było miło i tak dalej. Każda zmiana jest egoistyczna, ale na tym egoizmie można wyliczyć, no jakby można by powiedzieć, że niektóre z tych zmian są na samej podstawie zawsze egoistyczne, a później można by powiedzieć, że są mniej egoistyczne i bardziej egoistyczne, bo trzeba przyznać, że jeśli chcemy, żeby ktoś się zmienił na lepsze, przestał pić, palić, to mimo, że to jest zmiana, która nam służy, to jest to zmiana jednak, która pozytywnie wpłynie na życie tego człowieka. No wcześniej się upijał codziennie, żeby zapomnieć o swoim gównianym życiu. No teraz już nie pije, teraz już tylko bierze amfetaminę codziennie. Albo nie palił, ale zaczął pić później. Czy jakieś inne nałogi stosować. A, oczywiście troszkę się nabijam. Więc moralność zmiany. Zmiany są z zasady egoistyczne i niemoralne i zawsze służą naszym interesom. Zawsze, nawet jeśli ja chcę, żeby Państwo się zmienili na lepsze, to przecież dzięki temu tak, Państwo kupują moje produkty, z czego się utrzymuję. Zyskuję w Waszych oczach jako człowiek mądry, jako człowiek, którego warto słuchać, który jest mentorem. Ja na tym zyskuję. Oczywiście lubię sprawiać, że ludzie się zmieniają, ale faktem jest, że jest to wszystko podszyte egoizmem i nie ma sensu tego ukrywać, trzeba to sobie powiedzieć wprost. Każda zmiana nie jest ogólnie dla dobra, tak? Bo gdybyśmy chcieli zmienić coś dla dobra, to nie wiem, no to nie wiem, no nawracaj obcych meneli, alkoholików, przecież jest tyle nieszczęść na świecie, idź do hospicjum. No dopiero myślisz o opiekowaniu się chorymi przed śmiercią, dopiero jak to jest ktoś z rodziny, tak? Mieszkanko chcesz, czy to wypada pomóc? No nie wypada, bo ludzie zniszczą jeziorami, jak nie pomożesz. Ale tak obcym osobom nie pomożesz, bo nie masz w tym żadnego interesu, więc masz totalnie w miejscu, gdzie nie dochodzi słońce, los tego człowieka. No nie jest tak? No jest tak, wszystko jest egoistyczne. Im bardziej ktoś wrzeszczy i drzeryja o tym, że to trzeba tak nieegoistycznie i że to tak trzeba bez zysku, bo to tak godnie, bo to tak moralnie, to im głośniejszy wrzask, tym większa pewność, że mamy do czynienia z wampirem emocjonalnym albo z osobą, ze złodziejem waszego czasu, energii, no, często też pieniędzy, przedmiotów, na które zapracować sobie musieliście. To jest pierwsza sprawa, która mi się z tą zmianą tak. To są moje takie spostrzeżenia, których nie słyszałem u tych modnych pań psycholożek, ale tam już nawet i nie ma pań psycholożek, tylko są
jak któraś trochę jeszcze tam umie mówić w miarę, jeszcze wygląda jakoś, to, to już się bierze za YouTube i dobrze, ja jestem za tym, bo niech każdy próbuje, jak ktoś chce, niech sobie ludzie próbują się przebić, zdobyć swoich fanów, to jest oczywiste, wygrywa lepszy i taka jest dżungla zwana życiem. Natomiast nie słyszałem u tych ładnych pań, żeby to było tak jasno postawione, że to jest zawsze egoistyczne. Oglądałem przed chwilą taką panią i powiem Państwu, że ja mam takich trochę fobii różnych, ale jak zobaczyłem tą panią, słuchajcie, to co ona robi z oczami, ona się nazywa Niszka Mówi. Niszka przez SH i mówi, po angielsku mowie się pisze, przez V jak Victory. Więc ona ma takie duże, głęboko osadzone oczy, ona myśli, w ogóle mężczyźni lubią, jak kobiety mają duże oczy i nawzajem. Kobiety też lubią, jak mężczyźni mają duże oczy, zauważcie. Ja mam takie oczy skryte w wałach neandertalskich, czołowych, takie malutkie, świńskie oczka mam. Ale to jest może dobrze, mam niepodatne na uraz. No ale są brzydziej odbierane, natomiast w czasach Genghis Khana sądzę, że byłbym super sexy modelem. Byłbym celebrytą, przy którym kobiety bym dlały z pożądania na samą myśl, żeby mnie dotknął. Po prostu się urodziłem nie w tych czasach, co trzeba. Więc ta pani Niszka mówi, ja po prostu nawet nie wiem, jak zmienić partnera na lepsze. Ja nie jestem w stanie na nią patrzeć, bo ona macha głową, macha tymi oczami na wszystkie strony. Jak widzę te gałki oczne poruszające się, to czuję, że wzbiera w moim gardle chęć na wymioty. Naprawdę, ja nie... Po prostu mam taką fobię, jak widzę takie duże gały. Słuchajcie, kiedyś w jednej z prac, nie chcę mówić jakiej, moja kierowniczka, ja nie wiem, czy ona miała coś z tarczycą, być może tak. Natomiast ona, słuchajcie, miała coś takiego, że no miała wyłupiaste oczy i jeszcze po bokach gałek ocznych miała te czerwone żyłki. Słuchajcie, mnie to po prostu... Mnie skręcało, ja nie mogłem jej w oczy patrzeć, ona jeszcze te spojrzenie miała jak wąż hipnotyzujące. No, ale to dobre, Niko premię nie prosił, nie podwyżkę się nie dopytywał. Także to skuteczne, takie hipnotyczne spojrzenie miała. Przepraszam, ja jestem niewyspany. Więc, szanowni Państwo, o Boże, 12:22, co spojrzę to... 8.8.2018, ale jaja. No niesamowita magia cyfr. Druga rzecz, którą jeśli chodzi o zmiany, to chcę powiedzieć Państwu, że często mężczyźni mnie pytają jako swojego mentora, jak tu zmienić swoją kochaną. Panie też się pytają, ale znacznie rzadziej. Bo tylko Pan Dobry Bóg raczy wiedzieć, dlaczego ja kocham kobiety. Nawet założyłem partię, która wspiera równouprawnienie, Polska Partia Przyjaciół Kobiet. Także chcę dojść do władzy i chcę zmienić kraj. Mam już nawet postulaty partyjne. Więc powiem Państwu, że... Co ja sądzę o zmianach? O zmianach mówię... Jezu, przepraszam, ale... Strasznie jestem senny. Przepraszam. Jakoś usypiacie mnie, bo tak nic nie mówicie i ja ciągle muszę mówić, jakoś taki jestem zmęczony przez to. No więc wysysacie ze mnie energię emocjonalną przez to milczenie i ja się po prostu tak bronię, zapadając w sen zimowy. Więc chciałbym Państwu powiedzieć, że ja w zmianę nie wierzę. Nie wierzę w zmianę dlatego, ponieważ całe życie pracuję i z ludźmi, i ze sobą i próbujemy różne rzeczy zmieniać w życiu. I powiem Państwu, że zmiana nawyków charakterologicznych, osobistych jest procesem bardzo długotrwałym, jest procesem bardzo trudnym i jest przede wszystkim procesem, którego trzeba bardzo, bardzo, bardzo pragnąć. Wtedy dopiero dłuższy okres czasu może sprawić, że dokona się zmiana. No dobrze, czyli zmienić się da. Oczywiście, że się da, bo ja na przykład zmieniłem swoje życie w wielu wymiarach, na przykład dokonałem gruntownej zmiany, jeśli chodzi o palenie papierosów, nie palę już chyba ponad 12 lat. Jedna z największych zmian, jeśli nie największa w moim życiu, bo podejrzewam, że jeszcze do tej pory bym żył, gdybym palił. Ale naprawdę mój stan byłby już bardzo zły, podejrzewam, że nie wiem, czy już na wózku bym nie był, tak jak mój ojciec.
No co jeszcze mogę Państwu powiedzieć? No co ja takiego, jakie zmiany dokonałem? No pod wpływem potwornych lęków, no musiałem się nauczyć bić na pięści. A tam nauczyć, no nie jestem w tym dobry, no po prostu się nauczyłem to robić i tyle. Nie umiem tego robić po prostu jak mnie ktoś napadał, to lałem tak jak worek bokserski latami i tyle, no odpalałem nawyki po zawodach. Natomiast co się jeszcze nauczyłem? No nauczyłem się trochę rzeczy, no. Nauczyłem się jakiejś takiej, no wiedziałem, że jak coś, no coś chciałem w życiu mieć, coś chciałem osiągnąć, nie chciałem tak jak panowie, którzy siedzieli na osiedlu, gdzie się wychowywałem, na ławce, całe dnie siedzieli i sobie tam popijali i sobie hi hi ha ha i imprezki, awanturki, no tak nie chciałem, znaczy był okres, kiedy chciałem, ale to towarzystwo mnie nie chciało, odrzuciło mnie i bardzo dobrze, że mnie odrzuciło, jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo gdybym ja ze swoją naiwnością i lękowością wszedł w takie towarzystwo półprzestępcze, bo to nie byli jeszcze przestępcy, to pierwsza jakaś akcja, donieśliby na mnie, bym odsiadywał wyrok za kogoś, to prędzej czy później bym tak skończył. Na szczęście ci ludzie mnie nie chcieli, a ja zrozumiałem, że jednak chcę w życiu coś więcej robić niż siedzieć na ławce z takimi młotami, którzy w życiu nic nie osiągną, nic nie zrobią. No to jest fajne, jak się ma 16-17 lat, no ale potem człowiek no dojrzewa, no coś jest ciekawy świata. No niestety choroba mi zabrała możliwość zwiedzania, wychodzenia, podróżowania. Więc no coś chciałem osiągnąć. Dla mnie jedyną drogą był YouTube, dlatego się zmuszałem. Znaczy nie tylko YouTube, internet. Dlatego zmuszałem się do tego, żeby pisać codziennie. Zresztą ja lubiłem pisać. Zwłaszcza, że się podjarałem tym, jak zobaczyłem, że ludzie pozytywnie reagują, poczułem się doceniony. Poczułem, że komuś zależy na mnie i jakoś było tak, że no po prostu się zaciąłem, no ale wtedy Sławek wszedł do akcji. No i to z każdej strony, gdzie nie spojrzałem, wiatr mi w oczy wiał, ale mimo wszystko, mimo tego wiatru w oczy, jakoś potrafiłem coś robić i pisałem całe dnie, bo coś chciałem, nie chciałem spędzać życia na ławce. Zresztą na ławce nie siadałem, bo nie wiadomo, czy bym do domu dobiegł, był taki czas. W domu siedzieć też nie chciałem, bezmyślnie oglądać jakieś seriale, patrzeć przez okno. Socjalu to w ogóle żadnego nie było, zresztą wstydziłem się brać. No i co? No jakieś tam zmiany w życiu były, ale trzeba sobie powiedzieć jedno. Ja tych zmian bardzo pragnąłem, bardzo tych zmian chciałem, bardzo, bardzo ich oczekiwałem i byłem skłonny poświęcić swój czas i poświęcałem cały swój wolny czas, rezygnowałem ze wszystkich rzeczy, które były jakąś tam przyjemnością. Jedyną rzeczą, na którą sobie pozwalałem tak naprawdę, to była czy to gra w szachy, czy czytanie książek z bibliotek, albo granie w grę Hearts of Iron. Ale uważam, że to nie jest stracone, dlatego że mimo wszystko ta gra uczy pewnej strategii. Uczyłem się oszukiwać komputer. No, w końcu oszukałem wszystkich, zwłaszcza siebie, bo zacząłem grać na konach. No, lubiłem te poczucie gigantycznej potęgi. No i tak to wygląda. Zmiana jest możliwa, ale zmiana jest, przynajmniej w moim przypadku i w przypadku osób, z którymi znałem, z którymi pracowałem, zmiana musi być poprzedzona dużym cierpieniem. Zmiana musi być poprzedzona przede wszystkim jasną świadomością tego, co chcesz osiągnąć. Ja w sumie takiej jasnej klarowności wizji celu, z tego jak sięgam pamięcią, to nigdy nie miałem. Nigdy nie podejrzewałem, że w miarę mi się jakoś finansowo powiedzie, że jakoś tam gdzieś się wybije. Natomiast wiedziałem, że chcę być felietonistą, że chcę pisać, że chcę coś robić poważnego, że chcę, żeby czytano moje felietony i faktycznie to potrafiło mnie jakoś wybić. Dzięki temu ludzie przyszli na forum. Potem ludzie są na Samiec Web. Dziękuję serdecznie za to, że zakładacie konta, że tam piszecie. I w ten sposób właśnie to pisanie mnie jakoś wypromowało. Gdybym jednak miał dobrego doradcę, może to dobrze było, bo się nauczyłem trochę pisać. Trochę książek jednak mam na koncie. 14 książek mam, tak? Czy 13. Więc myślę, że się nauczyłem jakoś tego fachu. Natomiast gdybym miał naprawdę dobrego doradcę, a podejrzewam, że były już wtedy osoby, które by jakby moje talenty wykorzystały, tylko nie było mnie po prostu stać na to. No, walczyłem o przetrwanie, żeby mieć za co jedzenie kupić najtańsze z Biedronki, więc no bez szans byłem.
Natomiast gdybym miał kogoś mądrzejszego, to by pokierował mną i już od początku, zamiast pisać felietony, zacząłbym mówić na YouTubie. To już był czas, kiedy YouTube się zaczynał. Zaczynali robić karierę dzisiejsi patostreamerzy, ci najbardziej znani. To było nawet jeszcze wcześniej. Wtedy już powinienem zacząć mówić, założyć kanał na YouTube, pożyczyć pieniądze, ubłagać rodziców, kupić jakiś mikrofon trochę lepszy. Bo od rodziców się wstydziłem brać pieniądze. To by mi dało na najwięcej, ale no niestety nie było nikogo, kto by mi pomógł. Kto by mi powiedział: Marek, w tym masz talent. Przecież można było pisać tylko mnie, ale głównie nagrywać. A już sobie wtedy głosowo radziłem, przecież pracowałem po tych infoliniach, zanim choroba mnie z tego jakby oddaliła mnie od tego. No ale no niestety, no jak się nie ma pieniędzy, jak się nie ma kogoś mądrzejszego w swoim otoczeniu, tylko osoby zawistne, nienawistne, którym jest bardzo nie na rękę, nawet znałem osoby, którym się bardzo nie podobało, nawet to, że piszę, były bardzo zazdrosne. Najlepiej jakbym siedział w domu, nic nie robił i można byłoby ze mnie szydzić, no ale jak już na przykład taka pewna osoba, nie chcę mówić, się dowiedziała od drugiej osoby, że ja mam świetne felietony, to podobno się zrobiła zielona na twarzy i to była taka zazdrość, nienawiść, bo no tak jest, no niestety, właśnie to nie jest przypadek, że ja Państwu mówię, żeby była ta niezależność, żeby pieniądze, żeby się wysforować od tej całej czeredy zakompleksionych nieudaczników, którzy tylko będą Was chcieli ściągać na dół, bo tam na dole, gdy Wy jesteście, oni są lepiej, mogą z Was szydzić. Tutaj też szydzili, ale to szydzenie było takie, że mogłem się odgryźć. No, a mniejsza z tym. Także, Szanowni Państwo, dlaczego o tym mówię? No dlatego, że każda zmiana wymaga niesamowitej ilości energii i pracy. Więc dużo rzeczy pozmieniałem. Natomiast wielu rzeczy w swoim życiu nie zmieniłem. Nie zmieniłem swojego nawyku jedzenia słodyczy. Nadal mnie to prześladuje. Bardzo się tego boję, ponieważ wiem, że w którymś momencie trzustka odmówi posłuszeństwa i wtedy będę musiał. I wtedy jak się naprawdę nastraszę wizytą w szpitalu czy coś, to ja wiem, że ja sobie poradzę. Ale przecież cały sens tkwi w tym, żeby zamiast doprowadzać się do ruiny, do ciężkiej choroby i chodzić po szpitalach, gdzie jeszcze można sepsę albo inne świństwo złapać, żeby zrobić to samemu, zanim organizm odmówi posłuszeństwa, żeby samemu całkowicie zrezygnować z tych pieprzonych chlebów całych, które nie mają nic wspólnego z wiejskim chlebem. Jak ja pamiętam, dziadzio, święte pamięci, z babunią, chleby wiejskie, takie duże chleby były na wsi w Druhiczynie, pyszne, duże chleby, masło, prawdziwe masło, masełko, na to jeszcze jakieś tam wędliny dawali, czy jakiś ser, wszystko naturalne, jakie to wszystko było smaczne. Cebula, pomidory, jakie to wszystko było smaczne. Jak to się jadło. Słuchajcie, te dzisiejsze jedzenie z supermarketów to jest taka legumina bez smaku. To jest bezsmakowe gówno wszystko. Dlatego powiem Państwu, że moim marzeniem jest mieć własny dom i będę sobie robił jakieś ogóreczki, posadzę pomidorki. Trochę się tu przypatrzyłem, zresztą tutaj na Podkarpaciu, gdzie jestem, też zbieram ogórki. Zostały posadzone, mam w ogrodzie taką, kolega mi zabetonował, mam takie do ćwiczeń, taki drążek na wspornikach i tam sobie właśnie posadziliśmy ogórki i są własne ogórki. Także były też pomidory w zeszłym roku, teraz już czasu nie było. Ja praktycznie cały dzień spędzam przy komputerze, naprawdę muszę sobie wszystkiego odmawiać. Cały czas tylko komputer i praca, i praca, i praca, i praca. I ludzie mówią: i pomóż, i pomóż, i pomóż, i pomóż. Nie pomożesz, masz wroga, pomożesz. Nie masz czasu, nie możesz pracować, siadać i wszystko. No i to jest, nie jest to wszystko takie różowe, jakby to wyglądało. Więc, dlaczego Państwu o tym mówię? Pisze do mnie gościu, już teraz będę wymyślał, nie będę mówił jakichś przykładów, po prostu wymyślmy, żeby było łatwiej. Pisze do mnie gościu, że chce na przykład, że jego kobieta, żona ma, no nie wiem, no nie wiem, no nie pracuje, krzyczy na niego, wymaga od niego, nie ma seksu. On by chciał zmiany. On by chciał zmiany, żeby po prostu za to, co przynosi do domu, że przynosi hajs, 2 godziny, 3 godziny podróż, 2 strony przygotowania. Świadomo, wstajesz, to nie biegniesz z miejsca na autobus, musisz zjeść coś, przygotować jedzenie, skorzystać z toalety, wziąć prysznic. To też trwa, więc łącznie nie ma chłopa 11 godzin w domu, minimum, minimum. Przychodzi, w domu nic nie zrobione, trzeba wszystko robić. Powiem Państwu, że tutaj zacząłem czytać nową książkę, tą co kupiłem bodajże Neila Straussa o tytule Związek.
I on tam był w ośrodku terapeutycznym dla erotomanów. No i tam opisuje gościu, miał żonę. Cały dzień pracował, wracał do domu, dzieci nie dostawały jedzenia, tylko siedziała, czytała czasopisma. O niczym z nim nie chciała rozmawiać, ogromnie utyła. Seksu oczywiście nie za wszystko go obwiniała. Gościu nie wytrzymał, zdradził ją. Nie wiem, czy to prawda w tej książce, ale znam takie historie i nawet jeśli to zmyślił, to takich przypadków jest cała masa. No i zdradził żonę, poznał normalną kobietę, seks był wspaniały, wszystko było super, a okazało się, że gruba żona wynajęła prywatnego detektywa i zrobił mu fotki i gościu musiał pójść do ośrodka uzależnień od seksu, a on nie był uzależniony od seksu, on po prostu był normalnym, zdrowym, młodym mężczyzną, który w domu nie miał ani oparcia w kobiecie, ani nie miał obiadu, dzieci nie były ugotowane, no nie miał w ogóle nic. Za to, co dawał swój wkład, jaki dał w rodzinę, nie dostał w zamian kompletnie nic. Dlatego, szanowni państwo, jeśli ktokolwiek mnie spyta o zmianę lenistwa żony, nadwagi żony, która już ma teraz ślub, po pierwsze, zmiany trzeba bardzo mocno chcieć. Kiedy ja rzucałem palenie, to lekarz zastraszył mnie, że będę w bardzo złym stanie, jak on to powiedział. Zresztą ten lekarz też chyba palił, miał olbrzymią nadwagę, był bardzo chory człowiek, ale powiedział mi bardzo sprytnie, że będę pod namiotem tlenowym chyba w ciągu 2 lat. Ja jakoś tak powiedział, już nie pamiętam szczegółów. I wyobraźcie sobie, szanowni państwo, jak to wszystko wygląda. Ja się bardzo przestraszyłem. Bo i owszem, może mam jakieś tam myśli takie depresyjne i tak dalej, ale jednak chcę żyć. Chcę żyć i wiedziałem, że jeśli będę dalej kontynuował palenie, które sprawiało, że tam zmniejszał się mój poziom lęku bardzo duży zawsze, że no lepiej się niby czułem, to jest iluzja. Człowiek się wcale po papierosie lepiej nie czuje, po prostu zmniejsza się stres wywołany niepaleniem. Papieros nic nie daje. Okej, narkotyki, alkohol coś tam dają. Za cenę całodniowego srania i żygania masz 15 minut szczytowej euforii, tylko tyle. Ale coś jednak masz. Fakt, że jest to bardzo słaby biznes, ale coś masz. Papieros nie daje zupełnie nic. Zabiera wszystko. Więc przestraszyłem się. Przestraszyłem się życia, w którym będę coraz bardziej słaby. A powiem państwu, że najgorzej się chyba przestraszyłem tego, jak sobie uświadomiłem, że będzie byle gówno do mnie podejdzie, mnie popchnie, a ja nie będę mógł mu dać w ryja, bo strzelę go parę razy i będę już miał niewydolność oddechową i będę popychadłem. Oczywiście tak by się nie stało, ale ja się tego przestraszyłem i się momentalnie zdopingowałem. No i co? Czyli musisz się bać. Musi być element, musisz się bać, panicznie bać wizji życia dalej z tą wadą. Tylko wtedy możesz ją rzucić. No i teraz mamy kobietę, która na przykład ciągle tyje, chłop jest przerażony, bo nie ma seksu, a jak nawet jest seks, no to no gdzie to, no z otyłą, spoconą kobietą, no to przecież jest obrzydliwe. Więc w jaki sposób ona ma się przestraszyć wizji? Co możesz zrobić? Odejdziesz od niej, to polskie prawo daje jej alimenty nawet jak dzieci nie masz. Jeśli ją mocno wkurwisz, to cię oskarży o to, że ją zgwałciłeś i tłumacz się kilka lat w sądzie, że nie jesteś wielbłądem. No tłumacz się, życzę powodzenia. Za bardzo nie masz możliwości ruchu. Możesz ją zostawić, będzie ci świństwa robiła, ale musi być pewna, że ją zostawisz. Ale jak ją zostawisz, na przykład jak są dzieci? Jak są dzieci, nie podpisałeś intercyzy albo jeszcze przypisałeś na nią mieszkanie. Jak ją zostawisz? Gdzie pójdziesz mieszkać? Gdzie będziesz spał? Co zrobisz z pensją? Masz wykształcenie wyższe, sąd ci przywali na podstawie możliwości zarobkowania, nie wiem, 2000 zł miesięcznie na alimenta, ty zarabiasz 2,5 załóżmy. 500 zł ci zostanie, ogarnij za 500 zł chałupę, mieszkanie, jedzenie, ubranie i tak dalej. Ogarniesz? No nie ma szans. Dlatego trzeba sobie powiedzieć, że jak tacy ludzie mnie pytają o zmianę, jak sprawić, żeby żona się zmieniła, to naprawdę mam duży problem z odpowiedzią. Bo nie występuje ten motyw, że ona się panicznie boi tego życia po. Bo ona wie, że to życie po nie nastąpi, bo on nie ma gdzie pójść, ten chłop. Oszczędności nie ma, wszystko walił we wspólną nieruchomość, jeszcze przepisał na nią połowę. No i chodź teraz po sądzie. Wydawaj pieniądze na adwokatów. 2-3 stówy za godzinę bierze adwokat najgorszy, najtańszy. Czy najgorszy? Nie. Przepraszam. Najtańszy. Można za stówę kogoś złapać, można darmowego adwokata. Ja bardzo państwu odradzam, chyba że w jakichś naprawdę
jakiś uznany i znany z tego, że dobre rady daje, bo ja byłem kiedyś u darmowego adwokata w Warszawie, który był tam finansowany przez jakąś tam fundację i gościu mnie wsadził na minę, totalnie zastraszył mnie, powiedział mi coś, co było zupełną bzdurą i dał kartonik do swojego kumpla adwokata, bardzo drogiego. Czyli najpierw nastraszają, a potem wysyłają do drugiego adwokata. I tak to wyglądało. Przekręt przekrętem goni, no, w tym kraju. Także, szanowni państwo, on był po prostu ten mecenas naganiaczem na usługi droższego kolegi. Potem się pewnie działkowali zyskiem z frajerów, których zastraszyli. A jednym z tych frajerów byłem oczywiście ja. Znaczy, akurat nie byłem, bo nie miałem pieniędzy, nie było mi stać na te usługi prawne, więc no, mnie nie oszukali. Ale tylko dlatego, że nie miałem pieniędzy. Więc, szanowni państwo, kiedy mówimy o zmianie, musimy sobie powiedzieć, czy ta kobieta będzie chciała się zmienić. No nie za bardzo będzie się chciała, ponieważ wie, że nie za bardzo od niej nie możesz odejść. Czyli, jeśli chcesz zmiany, to zawsze zmiana działa tak, że ktoś musi się bać wizji życia, kiedy nie dokonuje tej zmiany. I ta wizja życia bez dokonania zmiany musi być traumatyczna, musi być bardzo bolesna i człowiek wtedy wybiera po prostu mniejszy ból. Mniejszym bólem dla mnie było rzucenie papierosów niż wizja, kiedy się duszę, kiedy choruję. Zresztą chorowałem ciągle, jak paliłem. Wszyscy żeśmy w domu chorowali. Ojciec chorował, ja chorowałem. No mama zdrowa, daj Panie dobry Boże jak najdłużej. Więc musi być strach, musi być jakaś, jak to się mówi, dźwignia. I ja teraz mogę zadać takiemu człowiekowi pytanie, takiemu mężczyźnie. Jaką ty dźwignię możesz zrobić, żeby ona się przestraszyła? Co, odejdziesz od niej, będziesz na nią krzyczał, nagra cię, założy ci niebieską kartę? Nie masz szans. Czyli cały pic polega na tym, że dopóki mężczyzna nie podpisze kwitu małżeńskiego, przepraszam, dopóki nie wejdzie w jakieś relacje finansowe, nie daj Panie dobry Boże, jakieś wspólne nieruchomości, wspólne konta, no panie kochają ten pomysł, bardzo chwalą mężczyzn, którzy to robią, niestety no chwalą dlatego, no złodziej też chwali ciebie, jak weźmiesz portfel do tylnej kieszeni wystający w tramwaju, no złodziej też powie, że jesteś wspaniałym człowiekiem, ale to, że panie chwalą, bo coś jest im na rękę, to nie oznacza, że ty masz to robić. Jeśli ty wejdziesz w jakiekolwiek wspólne finanse, wspólne sprawy nieruchomości, to są potem takie problemy, przepraszam, że kobieta doskonale wie, że nie możesz odejść, a jak odejdziesz, to będzie cię można ostro cisnąć, można się będzie na tobie mścić i wyciągnąć z ciebie pieniądze. No witajcie w nowoczesnym świecie. Ponieważ coraz mniej mężczyzn się chce żenić, ponoć stana 70%, gdzieś tam było na tym portalu jakimś katolickim, nie wiem czy to prawda. Mężczyźni też już troszeczkę zaczynają mądrzeć, nie chcą się żenić, no to państwa już próbują wprowadzić jakieś prawa, że jak wchodzisz 12 miesięcy z dziewczyną, to wcześniej czy później moim zdaniem wejdzie. Że będzie to z mocy prawa uznawane za jakiś tam rodzaj związku, czy nie wiem, konkubinatu, nie wiem jak oni to nazwą. I wtedy też w przypadku rozstania będziesz musiał płacić alimenty. No słuchajcie, to się po prostu w głowie nie mieści, że im bardziej więcej takich praw jest dla kobiet, tym bardziej kobiety krzyczą, że mają za mało praw. To jest po prostu, no, żyjemy w jakimś naprawdę matriksie. To jest matriks, naprawdę. Dlatego jak ktoś mnie pyta o zmianę, że chce, żeby kobieta zmianę jakąś miała, to zawsze musi być coś, czym możesz zagrozić. Zawsze. Czymś musisz zagrozić. Na przykład swoim odejściem. Ale powiedz mi, jak kobieta ma się przestraszyć twojego odejścia? Przecież tam jest cała masa tak zwanych białych rycerzy, czyli gości, którzy za to, że kobieta da się w ogóle pocałować w nóżkę, w rączkę, to oddadzą wszystko. Więc kobietom nie zależy, ale masa tych białych rycerzy ma kilka wad. Są biedni, mieszkają z rodzicami, nie są przeważnie za bardzo przystojni. Więc jedyną twoją dźwignią, jaką w tej sytuacji możesz zrobić, jest tak, dobrze zarabiasz, zaczynasz lepiej wyglądać, modnie, elegancko się ubierasz, zawsze zadbany, białe zęby, czyste, równo spiłowane paznokcie. Musisz być po prostu zadbanym mężczyzną. Jeśli inne kobiety będą cię pożądały, no to wtedy ty też będziesz jakby pożądany przez swoją kobietę. Wtedy twoje odejście będzie czymś bardzo bolesnym. Dopiero wtedy możesz stawiać warunki.
jakiekolwiek, kiedy masz przewagę w negocjacjach. Proszenie kogokolwiek o zmiany. Czy to jesteś kobietą, prosisz, żeby twój ukochany, nie wiem, po zrobionym klocku spuszczał wodę. Czy jesteś mężczyzną i chcesz, żeby twoja ukochana dawała ci więcej seksu albo schudła, bo wygląda jak wieloryb. To są negocjacje. Negocjujecie i coś chcecie od siebie uzyskać. Kto uzyskuje w negocjacjach lepsze warunki? Ten, kto ma silniejszą pozycję. Ten, kto ma lepsze karty w dłoni. Tak zawsze było, jest i będzie. Oddanie kobiecie swojego mieszkania, podpisanie umowy małżeńskiej, przysposobienie cudzego dziecka, oddawanie swojej pensji, wspólne, nie daj Panie dobry Boże, konto bankowe. To są wszystko rzeczy, które obniżają twoją pozycję przy negocjacjach. I potem przychodzi taki gościu, który oddał wszystkie swoje atuty kobiecie i mówi, jak ja mam doprowadzić do jej zmiany. No nie doprowadzisz, przykro mi bardzo. Nie ma takiej opcji. Dlaczego? Bo stajesz się popychadłem, ponieważ nie masz żadnej pozycji przetargowej, ponieważ nie możesz niczym zagrozić, ani niczym zachęcić. To, czym mógłbyś zachęcić, twoja pensja, twoja współwłasność mieszkania, tak? Cokolwiek, czym mógłbyś zachęcić, dobre geny, swój fajny, dobry wygląd, to wszystko oddałeś. Oddałeś za bezcen. Zostałeś się z niczym. To czym możesz zagrozić? Wszystko, co dobre, zamiast tym szantażować, zamiast tym łechtać ego kobiety jak marchewką osła, to wszystko oddałeś. Nie masz już nic. Czym możesz zagrozić? Odejdziesz i gdzie pójdziesz? Pod most? Przecież kobieta cię wyśmieje. Czyli, szanowni państwo, jak dokonywać zmian u swoich bliźnich? Przede wszystkim musisz być od nich silniejszy. Twoja pozycja negocjacyjna musi być silniejsza. Musisz być wyżej. Zawsze musisz być wyżej od osób, z którymi prowadzisz negocjacje. Tymczasem panie, które tysiącami mielżą, jak państwo wiecie, zwłaszcza po tych audycjach, po tych nagraniach młodych youtuberów, co poprzekręcali zupełnie moje słowa. Panie zawsze się wkurzają, kiedy mówię o tym, żebyś nie oddawał swojej pozycji. Bo jak oddasz swoją pozycję, to jesteś kapciuchem w negocjacjach i to jest tak, jak gdybyś przyszedł do szefa wielkiego koncernu, wielkiej korporacji i powiedział mu, daj mi robotę czy coś. No przecież by cię wyśmieli, w ogóle nikt by cię do niego nie wpuścił. Nie masz nic. Jak nie masz nic, będą cię w dupę kopali całe życie. Myślisz, że jak to jest? Jesteś biedny w towarzystwie, nie umiesz się bić, no to będą cię zawsze w dupę kopali, bo będziesz słabszy. Będziesz w małżeństwie, oddasz wszystko, co świadczy o twojej męskiej atrakcyjności. To będziesz kopany w dupę. W każdym rejonie życia jest tak samo. Jesteś słaby, oddałeś wszystko, co masz za frajer, za darmo, będziesz kopany w dupę. I dokładnie to samo ja zrobiłem i to jest też ważne, żeby to zrozumieć. Przez całe lata oddawałem swój czas, swoją energię i swoją wiedzę ludziom za darmo. No bo ktoś pisze, że jest tragedii, że muszę pomóc. Nie muszę mu pomóc. Na świecie jest masa tragedii. W każdej chwili umiera, topi się jakieś dziecko. W Afryce ktoś umiera z głodu albo na HIV. Jest cała masa tragedii. Oni wszyscy potrzebują pomocy. Nie jestem w stanie wszystkim pomóc. Czyli oddajesz wszystkie swoje zalety. Wszystkie swoje mocne strony, jak oddajesz to za frajer, za darmo, to potem się okazuje, że nie masz nic, cię kopią w dupę. I faktycznie na przykład w moim życiu tak było. Latami pomagałem ludziom. Latami. Od rana do wieczora, rozmowy na Skype, pisanie. Cały czas. Fakt, wzmocniło to moją wiedzę, nauczyło mnie wielu rzeczy, okej. Tymczasem przychodził taki Sławek na forum Gazety Wyborczej, nie skasowali go. Można sobie poczytać, forum Gazeta Wyborcza jest pod nickiem Sławek, kreska, znaczy myślnik 2, kreska światy, Sławek 2 światy. Tam z tego forum też musiałem przed nim uciekać, tak jak z wielu innych miejsc. Więc, szanowni państwo, przychodził później taki Sławek 2 światy, świadomy i dumny posiadacz nowej 55-konnej Fabii z salonu, no teraz już chyba, nie wiem, 8-letniej, z podwoziem Opla, to jest bardzo ważne, więc przychodził i mówił, że jak to dobrze, że jesteś nikim. Jak to dobrze, że jesteś nikim, nic nie masz. No i faktycznie, nic nie miałem na utrzymaniu praktycznie rodziców, ubezpieczony w ubezpieczalni dla bezrobotnych. Rodzice, znaczy mama, tata już nie mógł chodzić, mama mi przynosiła jedzenie do domu, opłacała mi internet, tylko o tę jedną rzecz prosiłem. Faktycznie byłem na dnie.
Ale jak to możliwe, skoro codziennie z ludźmi rozmawiałem? Przecież gdybym od każdej takiej osoby brał nawet po te 20-30 zł, przecież bym spokojnie miał całkiem niezłą pensję, mógłbym naprawdę nieźle żyć. Ale oddałem wszystko, co miałem za darmo. W związku z tym byłem dziadem. Dla wielu ludzi byłem dziadem i pisali mi, co ty możesz o życiu wiedzieć, jak ty jesteś dziadem i nic nie masz. No fakt, wszystko co miałem oddałem za darmo. Dlatego jaka płynie z tego nauka? Nauka płynie z tego taka, żebyś, jeśli coś oddajesz za darmo, to żebyś to sobie bardzo dobrze przekalkulował, czy to ci się opłaci, czy nie. Jeśli się nie opłaca, nie dawaj nic. Nawet jak ktoś ma problemy, możesz komuś bułkę kupić, jak głoduje. Ktoś w nocy, nie wiem, gdzieś zabłądził, czy coś podjechać. Tak, ja nie mówię o takich rzeczach. To jest oczywiste, że trzeba pomóc znajomym, bliskim, przyjaciołom, jak najbardziej. Ale jakieś dawanie godzinne rady, godzinami rady dawanie. Jeśli ktoś ci się nie odwdzięcza, do widzenia, zamykasz w ogóle i nie ma w ogóle tematu. Ja w pewnym sensie, powiem Państwu, tak jak mi to mówią ludzie, którzy już się znają, bo już mam dostęp do ludzi, którzy już teraz naprawdę siedzą naprawdę konkretnie w tym biznesie, no to ci ludzie mi powiedzieli, no zrobiłem kompletny debilizm, na przykład powinno być tak, jedno nagranie synchronizacyjne, 5 audycji. A co ja robię? Jedno nagranie na rok i kilkaset audycji w roku, tak? Czyli wszystko, co mam, cała moja wiedza, zamiast zrobić z tego jakieś kursy, zetknąć 3 jakieś nagrania, zrobić jakiś bonus super za 50 zł, no przecież ludzie by to kupowali. Wszystko oddaję za darmo, wszystko. A potem, gdy przychodzi co do czego, gdy ludzi proszę o jakąś pomoc, no to ludzie mówią, no okej, tak, ale wiesz, no tu trzeba tyle hajsu, tu trzeba coś. Nie ma, no, po prostu tyle razy się spotkałem z tym, że na przykład kogoś prosiłem, wysłuchiwałem kogoś, czyichś problemów, a potem się okazuje, że ktoś mówi, no trzeba pieniążki dać, tak. Są to jedne, no często wyjmowałem, płaciłem, ale są to bardzo często nieprzyjemne dla mnie chwile. Dlatego się skupiam teraz. Skupiam się teraz na tym, żeby jak najwięcej produktów nabić na sklep, no bo najwyższa pora, żebym za naprawdę całkiem niezłą wiedzę, która uratowała wielu ludziom i związki, być może i życia, żebym też zaczął z tego jakoś normalnie zarabiać i żebym sobie wreszcie mógł w wieku 40 lat jakiś dom postawić, no bo to cholera, no coś tu jest nie tak. Tak więc, ale to jest moja wina, ja do nikogo winy nie mam. Tylko chcę Państwu to powiedzieć, żebyście Państwo mieli tego świadomość, jak to wygląda. Czy po prostu negocjacje. Musisz mieć pozycję zawsze wyższą od osoby, z którą negocjujesz. Związek to są bezustanne kłótnie i negocjacje, kto wygra. Nie myśl, że związek to jest jakaś mistyczna miłość, która pokona wszystko. Nie. Związek to jest bezustanna rzeźnia, kto z kim wygra, kto będzie miał większą przewagę i tak dalej. Musisz mieć przewagę. Im więcej oddasz swojej żonie, tym twoja pozycja w relacji będzie spadała, aż w końcu skończysz jako kapciowy, jako piesek kanapowy, a potem przychodzą mężczyźni i mówią, że żona zdradziła. Taki kaszalot zdradził. No cóż, no jest wielu chętnych, nawet tak spragnionych kobiety, że nawet na kaszalota polecą. No ja też wstyd przyznać, ale jestem chłopakiem dobrego serca, no i kilka razy się zdarzyło, że z paniami o takiej masie słusznej, bardzo słusznej masie, no, wypełniałem swoją męską powinność. No ale chociaż mam śmieszne wspomnienia, chociaż no nie było mi za bardzo do śmiechu. Taka prawda, że najlepsze w sekcie są albo, nie w sekcie, w seksie, szczupłe dziewczyny albo dziewczyny takie, bardzo takie, jakby to powiedzieć, bardzo takie, no po prostu, żeby były proporcje idealne, pupa, biodra i tak dalej, ale też tego smalcu nie może być za dużo. Mężczyzna w seksie też nie powinien mieć dużego bandziocha, ja na przykład mam duży bandzioch, ja się tego wstydzę, ale to coś z tym zrobię niedługo, od poniedziałku idę na dietę. Także szanowni Państwo, pamiętajcie, wyższa pozycja w negocjacjach, nawet powiem Państwu taka wydawałoby się zwykła rzecz. Bardzo często się z tym spotykam i tak właśnie doradzam młodym ludziom, którzy mnie proszą o radę. Sytuacja w domu kiepska, ojciec dogryza, hi hi, ha ha, szyderstwa, mieszkasz u mnie, żresz za moje. Matka też taka, no matki do synów takie nie są aż takie, chociaż też potrafią być naprawdę niezłymi kurwami, bo to naprawdę inaczej się nie da nazwać. Jak dzieci potrafią być niszczone przez toksyczną matkę, to jest szok. Ale powiem Państwu, że chłopak czy dziewczyna idzie do pracy, zaczyna zarabiać, przynosić pieniądze, natychmiast się zmienia do niego stosunek w domu. Dlaczego? Bo jego pozycja negocjacyjna wzrosła. Bo jak ojciec mu przyjebie,
jakimś brzydkim tekstem, to on powie, wiesz co, tato, fajnie było, ale nie chcę z takim prostym knurem jak ty spędzać czasu. Zarabiam pieniądze, wynajmujesz sobie jakąś tanią kawalerkę, mieszkasz i mogą ci naskoczyć. Nie mają już nad tobą władzy. I teraz zobacz, to jest wszędzie. Czy z kolegami, czy z przyjaciółmi, jak nie lecisz na długach, jak wiadomo, że jesteś niezależny, masz coś swojego, tak samo jak z rodzicami, tak samo jak z dziewczyną, jesteś niezależny, dziewczynie to imponuje, że jesteś zaradny, że potrafisz zarobić pieniądze, to ty myślisz, że jak będziesz w związku z własną żoną, że tam działają jakieś inne zasady, mistyczna miłość romantyczna z harlekinów, jakoś dziwnym trafem mężczyźni z harlekinów, o którym marzą kobiety, to nie jest niezaradny, gruby koleś, tylko wysoki, przystojny multimilioner. W związku masz i w małżeńskim masz, zwłaszcza w związku małżeńskim, masz te same zasady, co w biznesie, co u rodziców, co wszędzie. Wyższa pozycja w negocjacjach, zarabianie, masz coś swojego, możesz coś zaproponować, czy to jest twoje ciało, czy to jest twoja uroda, czy to, że inne kobiety pożądają twoich genów, więc twoja kobieta też zaczyna cię z automatu pożądać, uruchamia się jej gadzi mózg. Czy też masz pieniądze, czy też masz coś swojego. Ja Państwu przypominam o moim takim dobrym koledze, który sprytnie to zrobił. Jego żona wie, że on zarabia bardzo duże pieniądze, bardzo duże. Natomiast tam, nie wiem ile tam, ja już nie chcę mówić, no niezłą sumkę dostaje, ale wie, że w przypadku rozwodu czy coś, sąd przyklepi alimenty tam, sądząc po tych oficjalnych zarobkach, 3-4, no maks 5 tysięcy, ale to wszystko. Tymczasem ona będzie wiedziała, że on zarabia dużo większe sumy. I po prostu jest krótka piłka, zaczyna się złe zachowywanie, no to po prostu do widzenia czy nie, no i nie ma do widzenia, jest wszystko okej. Gdyby ujawnił swoje zarobki, zresztą był już wielokrotnie podjudzany, po seksie był pijany, był dyktafon, był smartfon włączony, to jest bardzo inteligentny człowiek. Zresztą sam mówiłem, jak takie triki wyglądają, triki, riki, tiki i ukochana małżonka kochająca nad życie nagrywała wyznanie dla sądu, żeby mieć, że on zarabia więcej. No ale on akurat tak to sprytnie powiedział, że sądownie nie mogłoby być to użyte. I on sobie z żoną poradził. I od czasu do czasu, jak małżonka ma ochotę na jakąś awanturę, na emocje, no to dziękuję, do widzenia. I tyle. I wiadomo, że jak coś przegnie, no to zostanie bez większych pieniędzy, skończą się zakupy, dobre życie. Można? Można, ale niewielu jest takich ludzi, co tyle zarabiają. Ja na przykład nie zarabiam nawet małego procenta takich sum, więc no ja musiałbym spróbować innym sposobem. Czyli najlepiej tak, mieć swoją własność, dobrze wyglądać, być pożądanym przez inne kobiety. To jest coś, co może nakłonić twoją kobietę do zmiany, wzbudzić w niej strach, że odejdziesz. Tyle. Oto i cała tajemnica. Także tak. No chyba, że moje nagrania o zmianie, musisz zakneblować swoją kobietę, związać ją, wsadzić jej słuchawki douszne i puścić na fulla moje nagrania 24K na dobę i tak trzymać ją w piwnicy przez parę miesięcy, może coś wtedy coś da. No, żartuję oczywiście, nie róbcie takich rzeczy. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.